No dzień dobry, moje drogie lwy. Witajcie, witajcie. Witam was bardzo serdecznie w czytaniu na kwiecień. Czytanie będzie dotyczyć pracy, finansów, spraw zawodowych. Przepraszam was za opóźnienia. Tak jak wspominałam wcześniej, miałam trochę roboty, także no niestety te czytania miesięczne, takie sprecyzowane na pracę miłość, będą opóźnione. O ile pracę już załatwiam teraz, w ten weekend, tak miłość zobaczy, czy uda mi się zrobić jutro, czy dopiero w przyszłym tygodniu. Wybaczcie. Czytanie jest z intencją na najbliższe 30 dni, więc będzie zahaczyć jeszcze o początek maja, także miejcie to na uwadze. No i pamiętajcie, że są to czytania ogólne, nie będą rezonować ze wszystkimi. Jeśli filmik wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Dobra, lecimy. Lewki, lewki moje kochane. Wasza sytuacja obecna. Czwórka mieczy. Dziesiątka mieczy. Sąd ostateczny. Ciężko, ciężko, ciężko. Przyszłość. Trójka kielichów. Kochankowie. Wieża. Na co uważać? Umiarkowanie. Na czym się skupić? Ósemka mieczy. Rada. Królowa pentakli. Na spodzie rycerz pentakli. Pomału do przodu, po osiągnięcie celu. Dobra, kochani, lecimy. No widzę, że lwy u was trochę ciężko na chwilę obecną. Na chwilę obecną trochę ciężko. Macie czwórkę mieczy, dziesiątka mieczy i sąd ostateczny. Co bym powiedziała? Albo zarezygnowaliście z pracy, albo zostaliście zwolnieni z pracy. Ale coś tu się zakończyło jakiegoś bardzo ciężkiego. Może jakiś ciężki etap w robocie. Jeśli mieliście bardzo jakiś ciężki etap w robocie, no to on też już się kończy. Może ktoś bił wam nóż w plecy. Stawiał jakieś kłody pod nogi. No ale czujecie się przytłoczeni, zmęczeni. Nie macie siły się podnieść, tak? Albo nie mieliście siły w ostatnim czasie się podnieść. Nawet tutaj tak jest pokazane, jak ta teczka taka pracownicza leży obok tego pana, ręce, wszystko ma przygwożdżone i on nawet nie ma siły iść do pracy, tak? Może tak być, może tak być, może to niekoniecznie jest jakieś zwolnienie z pracy, czy w ogóle zmiana w tej kwestii, ale po prostu może jesteście przytłoczeni tymi obowiązkami, jakimiś, nie wiem, plotkami, myślami, natłokiem obowiązków i po prostu nie macie już siły na pracę, tak bym powiedziała. No i właśnie, macie tutaj tą czwórkę mieczy. Czwórka mieczy też mówi o odpoczynku, o czasie dla siebie, o danie sobie czas na regenerację, tak? Na odpoczynek, na naładowanie baterii po jakichś ciężkich przyprawach, po zranieniach, po trudach. Macie tutaj również sąd ostateczny. Stąd wydaje mi się, że to może być zakończenie kompletnie jakiegoś cyklu u was w pracy albo w ogóle zakończenie pracy ze względu na ten sąd ostateczny. Jeżeli jednak nie zakończyliście pracy, nie zostaliście zwolnieni, tylko dalej jesteście w tej, której jesteście, no to zdecydowanie przyda wam się urlop. Jeżeli już na nim jesteście, fantastycznie, regenerujcie siły, zbierajcie się. No i tutaj ten sąd ostateczny też jest ważny w tej kwestii, żebyście przeanalizowali swoją sytuację, przeanalizowali to, co wam nie służy, dlaczego tak się stało, dlaczego jestem tak zmęczony, dlaczego dałem się wykorzystać, dlaczego siedzę w tej pracy, która w ogóle mnie nie spełnia, dlaczego zostałem zwolniony, dlaczego dostałem, nie wiem, mniejsze wynagrodzenie niż powinienem. Także tutaj jest bardzo ważny okres dla was, żeby dojść do siebie po pierwsze, zregenerować siły, ale przy okazji rozliczyć się z tym, co wam nie służy. Wyciągnąć pewne lekcje z jakichś sytuacji, które podkopały waszą wiarę w siebie, podkopały waszą niezależność, waszą chęć do pracy też jak najbardziej. Rozliczyć się ze sprawami, które, z jakimś podejściem nawet do spraw, które wam po prostu nie służy, które was przytłacza, które nie daje wam spełnienia i nie daje wam sukcesu, na który, kochani, zasługujecie. No i dobra, co macie w niedalekiej przyszłości? Tu widzę, że będzie ładnie. Tu będzie ładnie, kochani. Mamy trójkę kielichów, mamy kochanków i mamy wieżę. Tej wieży przy tych kartach nie widzę jako negatywne.
Tu może po prostu przyjść, jak z jasnego nieba, trafić was piorun, być może od kogoś z najbliższego grona, z grona przyjaciół, podczas jakiejś imprezki. Dostaniecie ofertę, a nawet dwie oferty, bym powiedziała, pracy, która może być bardzo dla was inspirująca i do której wasze serduszko, tak wiecie, mocniej zabije. To może być całkowicie zaskoczenia. Może na przykład podczas tego etapu przytłoczenia, odpoczynku, regeneracji od pracy, od obowiązków, od zmartwień, postanowicie spotkać się ze znajomymi. Nie wiem, właśnie napić się lampki wina w gronie najbliższych i zaczniecie opowiadać o swoich problemach finansowych, o tym, że nie jesteście zadowoleni z tej pracy, w której jesteście, o tym, że czujecie się zmęczeni, przytłoczeni i nagle ktoś z twoich znajomych: ej, czekaj, a ja słyszałem, że tam Heniek, czy tam Jolka, ktoś tam szuka kogoś, kto byłby idealny, to z twoimi kwalifikacjami byłabyś idealna, byłbyś idealny do tej pracy, dlaczego nie spróbujesz, nie? A ktoś tu drugi stopnie: ty, a czekaj, bo ja też słyszałem o coś tam, nie? Także to może być taka sytuacja, że w gronie najbliższych pojawią się takie oferty niczym z białego nieba, tak srunie, nagle was trafi i pomyślicie: kurde, to jest fantastyczny pomysł, dlaczego by w to nie pójść, nie? Mówię, mogą to być dwie oferty ze względu na to, że mamy tutaj kochanków. Kochankowie mówią o wyborze, ale to może być jakiś przyjazny bliźniak w waszym otoczeniu, który podpowie właśnie, który nakieruje was na właściwy moment, tak? Ta wieża, ta informacja o tej dodatkowej pracy albo ogólnie o pracy, o nowym kierunku zawodowym będzie dla was szokiem, bo to jest coś, o czym na przykład w życiu byście nie pomyśleli, żeby robić. To będzie kompletnie zburzenie waszych fundamentów. To, na czym opieraliście swój dotychczasowy byt, dotychczasową pracę, dotychczasowe działania. Tu wasz świat obróci się do góry nogami, kochani. Totalnie zrówna się z ziemią cała przeszłość, która wam nie służyła. Dokonacie tego sądu ostatecznego, rozliczenie się ze starych spraw i przed wami jakiś nowy, piękny początek. Nowe opcje. Ja sobie doczytam jeszcze tą wieżę, wiecie co? Dołóżmy sobie kartę wieży. Wieża. Co to będzie dla moich lwów? Oj, kochani, ale ja czuję, że to będzie coś mega, mega pozytywnego. Patrzcie, wyleciały nam dwie karty. Król buław i siódemka mieczy. Aha. A i co ja mówiłam? To będzie coś fantastycznego. Możecie tą ofertę otrzymać od kogoś z energii buławowej, z energii ognia, czyli baran, lew bądź strzelec, ale bardziej mi się wydaje, że to będzie wasza energia, moi drodzy, że tu jak was pierdzielnie ten piorun, ta informacja, to po prostu od razu wzniesiecie się na wyżyny, od razu staniecie tutaj ponad wszelkimi konfliktami, ponad wszelkimi niedogodnościami, ponad tym, co wam już nie służyło, z czego się wypaliliście. Od razu obudzi się w was ogień, chęć do działania. To jest wasza energia, drogie lwy, król buław. Działanie, pasja, ogień, chęć do ruszenia się. To już nie będziecie lwami, którzy leżą na dachu przytłoczeni, przygwożdżeni mieczami i niechętni do jakiegokolwiek ruchu i pójścia gdziekolwiek. Tu będzie ogień, pasja, działanie. Odbuduje się w was ten power wewnętrzny, ta wewnętrzna moc. Staniecie tutaj ponad wszystkimi i stwierdzicie: kurde, ja chcę zawalczyć o to stanowisko, o tą pracę, chcę zawalczyć o siebie, o swoje lepsze jutro, o swój lepszy byt, o swoją lepszą sytuację finansową, materialną, tak? Tutaj idziecie na wojnę, w cudzysłowie na wojnę o siebie, będziecie walczyć o siebie, tak? No, lwy, cudnie. Dobra, kochani, na co uważać? Macie kartę umiarkowania. Powiedziałabym uważać na zniecierpliwienie w tej kwestii. Uważać na taką... na taki brak równowagi. Kochani, kiedy pracujemy, to pracujemy. Kiedy odpoczywamy, to odpoczywamy. Tu jest bardzo dobrze to pokazane w tym pierwszym rzędzie. Przepracowaliście się, zmęczyliście się, coś się nie działo tak, jak być powinno, co przygwoździło was do ziemi. Także tutaj musicie zachować tą równowagę pomiędzy pracą, pomiędzy odpoczynkiem, pomiędzy czasem dla przyjaciół, a swoją ścieżką zawodową. Ważne jest, żeby zachować tą równowagę wewnętrzną pomiędzy tą pasją, działaniem, intelektem, a też uczuciami, emocjami, tą intuicją, która wam zawsze podpowie dobrą ścieżkę, dobrą drogę, tak? Także tutaj równowaga. Uważać na równowagę, żeby jej nie zaburzyć, żeby nie być takim zdysbalansowanym, nie? Dobra, na czym skupić swoją uwagę?
na opcjach, bym powiedziała. Ósemka mieczy jest bardzo w tej energii, która jest tu u góry. Że jesteście przygwożdżeni, głowę macie do ziemi, nie widzicie różnych opcji. Tu macie oczy zamknięte, tu macie głowę na ziemi, tu macie oczy zawiązane opaską. Nie widzicie wyjścia z sytuacji. Wiecie, że jest teraz ciężko, że jest wam ciężko i nie widzicie wyjścia z sytuacji. Kochani, zawsze jest wyjście z sytuacji. Zawsze. Wystarczy ściągnąć opaskę z oczu i się rozejrzeć. Tak naprawdę wcale nie jesteście związani. Tak naprawdę wcale nie jesteście bez wyjścia. Zawsze jest jakieś wyjście. Trzeba tylko trochę pokombinować. Wydaje mi się, że tutaj macie bardzo duże oparcie w swoich przyjaciołach, w swojej rodzinie, w swoich najbliższych. Tutaj z tej strony może popłynąć właśnie jakaś oferta, która was rozbudzi do działania. Tylko musicie się na to otworzyć, tak? Nie siedzieć w tej przeszłej energii, która mówi o tym przytłoczeniu, zmęczeniu, braku satysfakcji, braku pieniędzy i w ogóle, że wszystko, cały świat jest do dupy, tylko skupić się na tym, na możliwościach, na opcjach, które macie wokół siebie. Dobra, jeszcze zobaczmy do tej ósemki mieczy. Ósemka mieczy, ósemka mieczy, ósemka mieczy. Trochę dużo, ale weźmy, co tu nam wyszło. Co ja mówię? Tararara. Szóstka kielichów. To jest dla mnie dodatkowa informacja, że ktoś z waszego otoczenia, z waszych przyjaciół będzie tą pomocną ręką, która was poprowadzi, która pokaże wam nową drogę, nową opcję rozwoju, nową opcję pracy. Zdecydowanie. Coś, co doprowadzi was do dziesiątki pentakli, do satysfakcji, do szczęścia, do stabilizacji, do tego bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, do odłożenia na przyszłość. Tu jest kasa, po prostu kasa. I siódemka pentakli. Dodatkowa kasa, ale tak jak wcześniej wspomniałam, tu jest wymagana ta cierpliwość i równowaga, bo to może nie być taki boom. To nie jest wygrana w totka, że nagle wygracie nie wiadomo ile tam baniek i będziecie ustatkowani do końca życia. To jest powolny proces. Tu trzeba się uzbroić w cierpliwość, otworzyć się na nowe opcje, na nowe możliwości i zachować tą cierpliwość, a tu pięknie wszystko wzrośnie. Pięknie. Macie dziesiątkę pentakli, tak? Tu w środku. Także, kochani, otworzyć się na nowe propozycje, na nowe opcje, a będzie dobrze. Po prostu będzie dobrze. Będzie fantastycznie, wręcz bym powiedziała. Co tu macie na spodzie? Szóstka mieczy. Tak, ruch do przodu. Ruch do przodu, kochani, się szykuje. Może jakaś podróż, przeprowadzka, zmiana lokalizacji, miejsca zamieszkania, pracy, cokolwiek, ale zdecydowanie ruch do przodu. Rada, drogie lwy, królowa pentakli. Piękna energia, jeśli chodzi o finanse. Piękna energia. Skupić się na tym, czego pragniecie. Skupić się na sobie. Energia królowej pentakli jest taką energią kobiety, która ma wszystko. Ale to już nie mówimy o kobieta, mężczyzna, chodzi o energię, tak? Jest energią osoby, która ma wszystko, która jest pewna siebie, która osiąga swoje cele, która do niczego się nie śpieszy, tak? Nie naciska, która zachowuje tą cierpliwość, która tu jest wymagana i tu, która jest otwarta na propozycje, która lubi eksplorować nowe rzeczy, dba o siebie, dba o swój odpoczynek, o to, co je, czy się wysypia, czy wystarczająco dużo się rusza, tak, jeśli chodzi o sport na świeżym powietrzu, czy ma wystarczająco dużo relaksu, dba o swoje emocje, o swoje uczucia, ale też o uczucia i emocje innych, tak, jest bardzo empatyczna, opiekuńcza, opiekuńcza w stosunku do siebie i w stosunku do innych. Także, kochani, nie skupiacie tylko na pracy i finansach, ale też skupicie na swoich wewnętrznych potrzebach, na czasie wolnym, na regenerację organizmu, na zdrową dietę. Także tutaj skupcie się też na takich aspektach. Dobra, lwy. Popatrzmy, popatrzmy. Co tu jeszcze? Jakaś karta inspiracji by się przydała, co? Zobaczmy, drogie lwy, co tutaj jeszcze nam wyjdzie dodatkowego. Rozwijam w sobie zdolność kierowania myślami. O, to jeszcze tak mi się zwróciło. Uszczęśliwianie innych nie jest moim zadaniem. To może być też ważne dla was. Nie wiem, jakoś tak mnie przyciągnęło. Dobra. Rozwijam w sobie zdolność kierowania myślami. Najbardziej wartościową umiejętnością, czy też talentem, jaki mógłbyś w sobie rozwinąć, jest kierowanie własnych myśli ku konkretnym, interesującym Cię kwestiom i koncentrowanie na nich całej swojej uwagi. Innymi słowy,
Oznacza to niezwykłą biegłość w szybkim szacowaniu danej sytuacji oraz równie szybkie wyciąganie wniosków dotyczących korzyści, jakie mogą z niej płynąć. Jest to wspaniała zdolność o ogromnym znaczeniu. Pozwala bowiem z rozwagą kierować swe myśli tak, by osiągnąć jak najkorzystniejsze rezultaty, nieporównywalnie bardziej owocne od uzyskanych drogą zwykłego działania. No, tutaj, kochani, zdecydowanie tutaj musicie skoncentrować swoją uwagę na tym, co pragniecie, na tej sytuacji, która jest dla Was korzystna. Jeżeli ta sytuacja, w której tu jesteście, czujecie się przetłoczeni, nie jest dla Was korzystna, no to może warto właśnie się rozglądać za innymi. Nie siedźcie tylko za bardzo w swojej głowie, nie skupiajcie się na wielu rzeczach jednocześnie, skupcie swoją uwagę na konkretnym celu, na tej swojej stabilizacji, na tej swojej dziesiątce pentakli, zachowajcie cierpliwość w tym, co chcecie osiągnąć i działajcie. Nie bójcie się działać. To by było na tyle, drogie lwy. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymam za Was kciuki. I do zobaczenia za niedługo. Buziaki. Pa, pa.